Środowe popołudnie, witamy Państwa. Dziś w naszym studiu gość, pan Jarosław Kostyła, zastępca dyrektora do spraw medycznych Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Spotykamy się nie bez kozery, bo dzisiaj Pan po obfitych uroczystościach, Panie Jarosławie, dzisiaj takich, bo dzisiaj Dzień Ratownika Medycznego, więc składamy najlepsze życzenia przede wszystkim. A jakie się życzenia składa ratownikom medycznym? Najmniej bardzo wyjazdów? Też. Zdrowych pacjentów. Mniej wyjazdów. Zakończenia pandemii, w końcu powrotu do normalności. Bardzo dziękuję za życzenia. Tak naprawdę przekażę moim wszystkim ratownikom, pracownikom, bo całe ratownictwo medyczne to nie tylko mówię my jako my, tylko całość, całość w sensie ratownicy jako filar, dyspozytorzy medyczni jako serce systemu, ale też administracja, też ratownicy z transportów to jest cały zespół ludzi, którzy na to wszystko pracują. Proszę pana, y no, o wynika głośno w ostatnim czacie, w wymiarze e, czysto ekonomicznym są głosy, głosy protestów, ale może nie tym się na początku zajmijmy, a raczej Państwa pracą, bo chyba te ostatnie miesiące, to już zaczyna iść w lata, myślę oczywiście o pandemii, to też była ogromna zmiana, jeśli chodzi o Państwa e, pracę. Odczuliście to bardzo mocno? Ogromnie. Tak naprawdę zmieniło nam się wszystko. Każdy wyjazd y, związany był z procedurą Ochrony siebie i pacjenta przed zarażeniem SARS-CoV-2, czyli przed chorobą COVID-19, wszystkie procedury, wszystkie postępowania nasze zostały podciągnięte pod postępowanie w trakcie pandemii. Wydłużyło to czasy wyjazdu, wydłużyło przygotowanie zespołów do udzielenia pomocy i zrobiło. Po prostu dużo roboty w sensie obciążenia tych zespołów poprzez stosowanie środków ochrony osobistej, pracę w kombinezonach, pracę w nienaturalnych warunkach, w maseczkach, w czymś, co do tej pory się nie spotykało tak naprawdę w ratownictwie medycznym. Ale przychodzili do Was ludzie, przynosili Wam te maseczki. też to widziałem sam, sam osobiście. Nawiązuję oczywiście do tej kwestii psychologicznej, bo to rozumiem też i pewnie pewne ogromne obciążenie, które na pracownikach tej pierwszej linii, o której wielokrotnie mówiliśmy, prawda? Tej pierwszej linii, nawet używano się pierwszej linii frontu, tak, prawda? Dokładnie. Takiego, to też chyba było ogromne obciążenie. Było ogromne, tym bardziej, że tak naprawdę. Chyba cały świat, można tak powiedzieć, nie był gotowy w ogóle na pandemię. Nikt nie był gotowy. Każdy wiedział, że w przypadku tego typu pandemii będą kombinezony, będą maseczki, będą środki ochrony osobistej i będą nowe procedury, prawda? Natomiast nikt nie był na to tak naprawdę gotowy. Jeżeli ktoś powie, że gotowy był, to znaczy, że albo kłama, albo był prorokiem. Natomiast nikt nie był gotowy. Próbowaliśmy to wszystko połapać. Jako jedyny system w całym systemie ochrony zdrowia nie upadliśmy, daliśmy radę. Dzięki pomocy społeczeństwa ogromnej. Powiem panu, że straszne było, kiedy oglądały się telewizyjne relacje i ten komunikat dyspozytora i kierowcy karetki: Jestem 30-50 karetką, nie przyjmą do szpitala. O, ciarki przechodziły człowieka po skórze. Tak naprawdę cały system nie był na to gotowy, tak naprawdę na przyjmowanie pacjentów z COVID-19. Yy, przy leczeniu COVID-19 są specyficzne procedury. Te karetki same muszą też poczekać, bo szpital też musi być gotowy na ich przyjęcie. U nas na Opolszczyźnie na szczęście nie było tego typu sytuacji lub były one sporadycznie. To tak jak powiedziałem wcześniej, naprawdę jako system ratownictwa medycznego wyjątkowo tak naprawdę w całym kraju, w całym zakresie naszej Polski daliśmy naprawdę na Opolszczyźnie super. 140 ratowników na opole powiat to jest naprawdę dużo. No bo tak łącznie i... około 200 osób, tak jak pan powiedział, w całej jednostce, bo to są dyspozytorzy, bo to jest administracja, bo to są kierowcy i tak dalej. I tak i nie. Wszystko zależy od tego, co się dzieje. Są momenty, kiedy jeździmy, nie wysiadamy z karetek, są momenty, kiedy mamy chwilę czasu, żeby napić herbaty kawy. To życie tak naprawdę pisze scenariusz. Może być za chwilę znowu wypadek Pendolino w Opolu, albo katastrofa autobusu na autostradzie. Tfu, tfu odpukać, oczywiście, i wtedy będzie tych sił i środków mało. Wtedy korzystamy z całości systemu ratownictwa, wspomagamy się strażą pożarną, policją. W ostatnim jest coraz częściej. Tak, helikopter jest karetką. To jest karetka, która ma świetną rzecz. Dolatuje w bardzo krótkim czasie, jeżeli jest potrzebna do wspomagania systemu całego, do pomocy karetką, do wysłania jej gdzieś, gdzie czas dotarcia karetki jest na przykład większy. Jak najbardziej można. No, Musiała ostatnio w Opolu, w centrum miasta, że tak powiem, lądować też taka sytuacja i ona nie ma innego, że tak powiem, podtekstu, no, że ten system, tak jak pan mówi, nie do końca jest wydolny. On jest wydolny, to nie jest tak. Leci najbliższa karetka lub jedzie karetka, która jest dostępna. Ja na co dzień również latam w zespołach lotniczego no. pogotowia ratunkowego, jestem lekarzem w LPR-ze i wysyłają nas do różnych zdarzeń. To jest karetka, jest tak samo wyposażona jak karetka naziemna. Natomiast jeżeli y, mamy korzyść w, szybszym, y, w szybszej pomocy pacjentowi, prawda? Jeżeli jest to wezwanie, w którym możemy pomóc zespołowi naziemnemu, jak najbardziej nie widzę przeszkód. No tak, ale komunikat przyszedł. medialny jest taki, karetki nie wyjadą, trzeba użyć e, helikoptera, bo e, w tej chwili ratownicy nie wyjadą albo e, podnoszą e, oczywiście swój głos, jeśli chodzi o tę kwestię, o której mówiliśmy, ekonomiczną, robi się zator. Za to jest taki Opolsz... przekaz medialny. Tak, tak, oczywiście, ale nie na opolszczyźnie. Tu jest śmigłowiec, który mamy na Opolszczyźnie, stanowi naprawdę ogromne wsparcie na zespołów naziemnych. Tak jak mówię, samodzielnie lata do wylotów. Wspomaga te zespoły bardzo często, gęsto, ponieważ trzonem w ogóle systemu ratownictwa są zespoły P. Zespoły podstawowe, które mają na w wyposażeniu, że tak można powiedzieć, w których składzie jest dwóch ratowników medycznych. Zespół lotniczego pogotowia ratunkowego jest odpowiednikiem zespołu specjalistycznego, gdzie jest lekarz, więc jest część procedur, leków, które może użyć lekarz, a których nie może użyć ratownik medyczny. I wtedy do pomocy czy do takiego zdarzenia wysyła się również śmigłowiec. Na chwilę obecną, naprawdę to, co się dzieje u nas, na naszym województwie, nie ma żadnej dysfunkcji systemu ratownictwa medycznego, a ten śmigłowiec jest naszym nieocenionym wsparciem. No to teraz kilka słów właśnie o Państwa pracy, ale w kontekście właśnie samego sprzętu, możliwości rozwoju, czy to oznacza, że... Łącznie tych, mówi się w tej chwili 13 tysięcy ratowników medycznych w Polsce. Było ich niedawno jeszcze troszkę mniej. Teraz tak. jak mam wrażenie, że jest te, te liczby podawane przez Urząd Statystyczny są nieco wyższe, bo pamiętam, że nawet do 10 tysięcy dochodziło. Więc teraz jakby e, troszkę te dane ostatnie, które przeczają za 2020 rok są nieco lepsze, ale skoro słyszy się głosy, że nie zarabiamy dobrze, nie chcemy tam iść do pracy, czy to nie jest tak, że, że jest Państwa za mało rzeczywiście? Ale oczywiście, a w każdej dziedzinie, czy lekarzy, pielęgniarek, czy anestezjologów, czy lekarzy, specjalistów medycyny ratunkowej, tak samo ratowników jest za mało. Jest ich za mało, ponieważ system kształcenia jest nie do końca wydolny. Ilość kształconych ratowników nie pokrywa ilość tych, którzy odchodzą. Natomiast w tych danych statystycznych po raz pierwszy od jakiegoś czasu stali ujęci również ratownicy medyczni, którzy nie tylko jeżdżą w zespołach ratownictwa medycznego, czyli w typowym pogotowiu ratunkowym, ale również ratownicy, którzy pracują na Sorach. Miejscem pracy ratownika jest przede wszystkim zespół ratownictwa medycznego, ale również szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć. To są trzy podstawowe jednostki, gdzie on może pracować. I biorąc pod uwagę ich wszystkich, rzeczywiście jest ich trochę więcej w danych statystycznych, natomiast de facto do. Zapewnienia ciągłości pracy całego systemu jest ich niestety za mało. A jeśli chodzi o sprzęt, możliwości, widzi Pan różnicę? No bo ostatnio też trwa debata na, na temat Polska, Unia Europejska, sprzęt, dofinansowanie. Czy też to się przekłada na, na to, co się w Opolu w ostatnich latach też działo i widzi Pan, że to zaangażowanie też europejskie powoduje to, że możemy mieć taki, a nie inny sprzęt na przykład? Ale oczywiście z dotacji różnych otrzymaliśmy nowe karetki, nowy sprzęt w postaci noszy bariatrycznych, całkowicie zelektryfikowanych. Mamy na każdej karetce Lukasa, czyli urządzenie do masażu zewnętrznego klatki piersiowej. Mamy nowe respiratory, nowe pompy. Na chwilę obecną nie odbiegamy, a wręcz prześcigamy, jeżeli chodzi o Polszczyznę, o Polskie Centrum Ratownictwa Medycznego, prześcigamy podobne jednostki w Europie. A co jest Wam w tej chwili najbardziej potrzebne, myśląc już o najbliższej przyszłości? Bo w Opolu też powinno się niebawem coś zmienić, prawda? Jeśli chodzi o, o samo miejsce, gdzie Państwo przebywają, bo my do tej Mickiewicza jesteśmy ciągle przyzwyczajeni. Mickiewicza zostaje. To jest główna baza Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, ale za chwilę dzięki panu prezydentowi Wiśniewskiemu będziemy mieć też nową placówkę na zaodrzu. W trakcie kończenia remontu tej placówki jesteśmy, czekamy na wiatę, na podjazd dla karetek. U zbiegu ulic Krapkowickiej i Niemodlińskiej będzie nowa baza dla zespołów obsługujących tak naprawdę rejon centrum i załodże. Mhm, czyli to może wtedy jakby polepszyć też warunki dojazdu, szybkość dojazdu, zwłaszcza, że wiemy, jak Opole jest w tej chwili mocno zatłoczone. Myślę o liczbie ilości samochodów, która, która w Opolu jest. No, a na drogach pewnie tych zdarzeń Państwo mają też bardzo dużo statystyk. Zgadza się. Założe cały czas się rozbudowuje. Dołączane są nowe, że tak powiem, dzielnice, nowe osiedla są budowane. I w tej chwili liczba dwóch karetek na zaodrzu jest taką liczbą już trochę za małą, ale być może za chwilę uda się mieć trzy karetki na zaodrzu właśnie w nowej bazie dzięki panu prezydentowi i wtedy będziemy mogli spokojnie obsłużyć cały rejon bez problemu. No to chyba życzyć należy Państwu, żeby było tych problemów jak, jak, jak najmniej, bo to przypomnijmy 24 razy 7, i tutaj tak się dobrze. nic nie zmienia, i się, i się nic nie zmieni, prawda? Jeśli chodzi o, o, o Państwa pracę, to czego Pan by sobie życzył tak osobiście w dniu Państwa święta, oprócz tego, co Pan mówił na początku mm. rozmowy? Dłuższego urlopu. Dla mnie prywatnie? Dłuższego urlopu wyjechania gdzieś po prostu na jakikolwiek urlop. Bo od dwóch lat niestety, jak większość nas, pracowników, czy lekarzy, pielęgniarek, czy ratowników medycznych, w systemie po prostu pracujemy na najwyższych obrotach cały czas. No to przede wszystkim zdrowia, bo to jest chyba najważniejsze. I oczywiście jak najmniejszej tej liczby wyjazdów życzymy dzisiaj wszystkim ratownikom medycznym, nie tylko w Opolu i na Opolszczyźnie, ale oczywiście w kraju i na świecie. I oby tych przypadków było jak najmniej, a nam, żeby było się żyło a zdrowo. Jarosław Kostyła, zastępca dyrektora ds. medycznych Polskiego Centrum Naratownictwa Medycznego w Opolu był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.